Chodzi o to, aby kierowcy zwracali większą uwagę na to, w jakim stanie jest oświetlenie ich pojazdu, aby sprawdzali, czy oświetlenie jest, czy światła są dobrze, prawidłowo ustawione. Ustawione za wysoko, no oczywiście będą oślepiać innych, ustawione za nisko z kolei spowodują, że nie zauważymy z dostatecznej odległości przeszkody, do której się zbliżamy, pieszego czy rowerzysty. Współpracujemy również ze stacjami diagnostycznymi. Na 49 stacjach diagnostycznych w naszym województwie będzie można bezpłatnie przeprowadzić takie badanie, sprawdzić, w jakim stanie są nasze światła, czy one są dobrze ustawione, no bo to jest kluczowe, jeśli chodzi o obecną porę roku, którą mamy. Szybciej robi się ciemno, później robi się jasno, więc na pewno trzeba na to zwracać większą uwagę. Częste uszkodzenia to na przykład zmatowienie. Dzisiaj producenci pojazdów nie robią już reflektorów ze szklanymi kloszami, są to klosze z tworzyw sztucznych, warunki drogowe, deszcze, promieniowanie UV, zasolenie powoduje, że te reflektory z czasem są matowe, co powoduje rozpraszanie tej wiązki świetlnej i najczęściej brak oświetlenia prawidłowego przed pola widzenia dla kierowcy. Oświetlenie w samochodzie należy sprawdzać przed wyruszeniem, to są czynności obsługowe dla kierowcy, czy na przykład ten reflektor nie jest zbity, bo wieczorem ktoś wracał i o ten pojazd zaczepił, ale co roku sprawdzamy to oświetlenie w stacji kontroli pojazdów lub częściej, jeżeli na przykład policja na drodze ma uzasadnione podejrzenie co do stanu technicznego pojazdu, na przykład oświetlenia, może skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne do stacji kontroli. Nadużywanie świateł drogowych, potocznie zwanych długimi, jest wykroczeniem. Oczywiście oślepia to innych kierujących, szczególnie jeśli jest to w porze nocnej. Może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nadużywanie ich przewiduje również taryfikator. Tam jest 100 zł i 2 punkty karne za nadużywanie. Badania techniczne pojazdów w Polskim Związku Motorowym nie podlegają procedurze zapisu. Jest to usługa ogólnie dostępna. Czynności te są opisane w rozporządzeniu 776. W tej akcji należy podjechać do stacji, poprosić diagnostę o sprawdzenie oświetlenia. Bez kolejki. Jeżeli nie ma tutaj klientów, to na poczekaniu zostanie ta usługa wykonana.